Cześć, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na jodze na kręgosłup, zwłaszcza na jego dolny odcinek w przepięknych okolicznościach przyrody we włoskich Alpach, a tę praktykę zaczniemy sobie w siedzeniu na piętach. Zamykamy oczy, dłonie możemy odłożyć na kolana i skupiamy się przez moment na oddechu. Spokojny wdech. Spokojny wydech. I jeszcze wdech. I wydech. Na kolejnym wdechu unosimy ręce, łączymy je na końcu. Na wydechu opuszczamy na wysokość serca. I jeszcze raz wdech, ręce w górę. Wydech. Do dołu. Ostatni wdech, ręce w górę, duże koło. I wydech, opuszczamy dłonie na wysokość serca. I teraz zaczynamy mocno pocierać jedna dłoń o drugą. Chcemy tam wytworzyć jak najwięcej ciepła. Pocieramy, pocieramy, pocieramy. Mocno, mocno, mocno. I jak już będą nasze dłonie bardzo ciepłe, to przykrywamy sobie delikatnie twarz. Czujemy, jak całe ciepło rozlewa się po naszej twarzy. A następnie ręce dajemy mocno do tyłu i w górę otwieramy całą klatkę piersiową pomalutku. Przechodzimy do skłonu w pozycji dziecka. Ręce odkładamy sobie z przodu maty, kręgosłup wydłużamy, pośladki są rozluźnione, biodra są rozluźnione. Bierzemy sobie spokojny oddech, jednocześnie czujemy, jak wydłuża się cały kręgosłup. A teraz pomalutku przechodzimy sobie do rozciągania jednego boku, przekładamy prawą dłoń na prawą stronę i lewą dłoń na prawą rękę. Wyciągamy lewy bok. Zostajemy przez moment. I pomalutku wracamy na środek i idziemy na drugą stronę. Lewa dłoń do boku, prawa dłoń na lewą rękę. Wyciągamy delikatnie prawy bok, spokojnie oddychamy. Biodra cały czas rozluźnione, kręgosłup wydłużony. Powolutku wracamy sobie na centrum i jeszcze na moment zostajemy tutaj, spokojnie oddychając. Czujemy, jak kręgosłup się wydłuża, a następnie pomalutku rolujemy sobie kręgosłup w górę, przechodząc najpierw do klęku podpartego, a następnie delikatnie na palce stóp, pięty są w górze, kolana szeroko, zaokrąglamy kręgosłup, opuszczamy głowę i ponownie czujemy, jak rozciąga się delikatnie nasz kręgosłup, przy okazji stopy i biodra. I powoli wchodzimy sobie teraz na całe stopy, mniej więcej zostawiamy je na szerokość bioder. Zaplatamy sobie dłonie na łokciach i zostajemy w takim luźnym zwisie, skłonie. Głowa jest rozluźniona, możemy się pobujać z boku na bok. Nie musimy wcale być tak nisko, jak ja jestem. Możemy być znacznie wyżej. Chodzi o to, aby puścić kręgosłup i głowę. I teraz pomalutku przejdziemy sobie do delikatnego skrętu. Uginamy lewą nogę w kolanie. Odkładamy lewą rękę nad kolanem, a prawą unosimy. Jesteśmy w delikatnym skręcie. Kręgosłup jest cały czas wydłużony, klatka piersiowa otwarta, obie stopy staramy się mieć na macie. Zmieniamy stronę, prawa dłoń nad prawym kolanem, ugięta ręka w łokciu, lewa ręka w górę. Prawa noga ugięta w kolanie, a lewa prosta. Delikatny skręt kręgosłupa. Brzmi może skomplikowanie, ale jest bardzo prosty. Pomalutku uginamy obie nogi w kolanach. I schodzimy sobie nisko do przysiadu, do malasany. Kolana są szeroko. I ponownie odkładamy dłonie z przodu. Taki troszeczkę skłon w malasanie. Kręgosłup wydłużony, głowa opuszczona, rozluźniona. Staramy się nieco bardziej wydłużyć kręgosłup niż poprzednim razem. Choćby nawet o pół centymetra. Spokojny oddech, cały czas głęboko oddychamy. I pomalutku wychodzimy ze skłonu, idziemy do skrętu kręgosłupa delikatnego z otwieraniem klatki piersiowej. Prawa ręka albo w górze, albo za naszą głową. Staramy się jak najbardziej odwrócić w tę stronę, otworzyć klatkę piersiową i zmiana. Prawa ręka do boku, lewa w górze,
albo lewa ręka ląduje za głową i jeszcze bardziej otwieramy klatkę piersiową, otwieramy łokieć, kręgosłup wydłużony. I powolutku wracamy na centrum i siadamy sobie teraz na macie. Możemy się przesunąć troszkę na jej początek, jeżeli jesteśmy z tyłu, tak jak ja byłam. I teraz prosty kręgosłup, stopy szerzej niż mata. I uwaga, opadamy sobie nogami na prawą stronę. Sprawdzamy, czy mamy kąt mniej więcej 90 stopni między naszymi kolanami. Nogi idą w górę i powolutku przekładamy je na drugą stronę. Staramy się, aby oba kolana były na macie. Kręgosłup prosty, wydłużony. Idziemy z powrotem w górę i jeszcze raz na prawą stronę. Spokojny wdech. I powolutku wydech, góra i na drugą stronę. Spokojny wdech. I z powrotem idziemy na centrum. Stopy mniej więcej na szerokość bioder, kręgosłup wydłużony, dłonie odłożone na piszczelach. I pomalutku z tej pozycji zaokrąglamy sobie plecy, brodę przyciągamy do mostka. Czujemy, jak kręgosłup się rozciąga. Jest to przyjemne rozciąganie. I na wdechu prostujemy delikatnie plecy, otwieramy klatkę piersiową. Brzuch jest aktywny, nie puszczamy brzucha. I teraz z powrotem zaokrąglamy plecy, brodę przyciągamy do mostka. I jeszcze raz wdech, otwarta klatka piersiowa. I jeszcze raz zaokrąglamy plecy, brodę przyciągamy do mostka. I wdech. Prostujemy kręgosłup. Otwieramy klatkę piersiową, wydech, zaokrąglamy plecy, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, schodzimy coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, aż w końcu położymy się na macie. Układamy się wygodnie i zaczniemy sobie od pozycji półmostka, stopy na szerokość bioder, spokojny wdech i na wydechu unosimy biodra. Pośladki są delikatnie aktywne, ale nie całkiem. Zostawiamy prawą stopę na macie, a lewą nogę unosimy. Lewa noga w górę może być ugięta w kolanie. Przekładamy sobie kostkę lewą o prawe kolano. Biodra są cały czas w górze. Lewe kolano jest otwarte, jak najbardziej zwrócone do boku, a nie w naszą stronę. I powolutku, powolutku opuszczamy sobie biodra. Cały czas lewa kostka za prawym kolanem. I teraz delikatnie przesuwamy tą stopę jeszcze, jeszcze dalej, lewą o prawą. Chwytamy sobie za nasze zewnętrzne krawędzie stóp, przysuwając je delikatnie w naszą stronę. To jest dość intensywna pozycja. Staramy się, aby jednocześnie pośladki były skierowane jak najbliżej maty. Stopy w naszą stronę, ale nie przy pośladkach, tak? Czyli sobie tworzymy taki kąt 90 stopni pomiędzy kolanem a stopą. Jeżeli stopy będą przy pośladkach, to nie poczujemy wiele z tej pozycji. I od razu stąd przechodzimy do skrętu kręgosłupa na prawą stronę z takimi zaplecionymi nogami. Możemy sobie pomóc prawą dłonią, delikatnie przyciągając nogi w stronę maty. Lewa ręka na spokojnie odpoczywa sobie na macie. Jeżeli jest w górze, też się nic złego nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Skupiamy się na spokojnym oddechu, na tym, żeby rozluźnić ciało. Puścić wszelkie napięcia. Powolutku wracamy sobie na środek. Robimy spokojny wdech, spokojny wydech. Stopy troszkę szerzej niż mata, kolana mogą być razem. I przechodzimy na drugą stronę. Zaczynamy tak jak wcześniej od półmostka, stopy na szerokość maty, biodra w górę. Tak jak wcześniej, pośladki nie są bardzo rozluźnione, ale nie są też super aktywne, coś pomiędzy. Zostajemy na lewej nodze tym razem, prawą nogę unosimy na moment. Może być ugięta w kolanie, może być wyprostowana, a następnie zaczepiamy kostkę prawą o lewe kolano. Unosimy biodra troszkę wyżej. Kolano prawe jest zwrócone do boku, nie w naszą stronę. I
i powolutku opuszczamy biodra z powrotem na matę. Przekładamy naszą prawą nogę nieco dalej. Chwytamy sobie za zewnętrzne krawędzie stóp. Jak widzicie, mnie się również biodra uniosły, jednak pracowałam bardzo nad tym, żeby je przybliżyć do maty i wy też to róbcie. Czyli biodra, pomimo że są w górze, staramy się jak najbardziej przybliżyć do maty. Z powrotem je tam odłożyć. Stopy, kąt 90 stopni w stosunku do kolan mniej więcej. Chodzi o to, żeby stopy nie były przy pośladkach, bo wiele wtedy nie poczujemy. Bardzo fajna, rozluźniająca pozycja dla kręgosłupa, pomimo że się wydaje, że to chyba nie o kręgosłup chodzi, ale bardzo ładnie rozluźnia. Idziemy do skrętu kręgosłupa. Na lewą stronę przekładamy nogi, prawa ręka odłożona do boku. Lewa ręka może nam tutaj pomagać, przyciągając delikatnie nogi na lewą stronę. I tak jak poprzednio, nogi są rozluźnione, prawe ramię jest rozluźnione. Może spoczywać sobie na macie, może być w górze. Twarz jest rozluźniona. A bierzemy sobie spokojny wdech. Spokojny wydech. I powolutku wracamy teraz na centrum. Rozplątujemy nasze nogi, stopy dajemy na szerokość maty i łączymy razem kolana. Tego na tym nagraniu nie widać, natomiast moje kolana są razem, a stopy są na szerokość maty. Dłonie możemy położyć na brzuszku i spokojnie oddychamy. To jest cudowna pozycja rozluźniająca, zwłaszcza kręgosłup lędźwiowy. Myślę, że poczujecie po niej ulgę. Taką mam nadzieję. A teraz spokojnie bierzemy wdech. I wydech. Powolutku przyciągamy nogi do klatki piersiowej. Możemy sobie zrobić taki delikatny masaż, pobujać się z boku na bok, pokręcić kółeczka na kręgosłupie lędźwiowym, wymasować ten kręgosłup. I powoli, jak będziemy gotowi, przekładamy się do boku i podnosimy na moment ciało do siadu, a następnie od razu wracamy do pozycji naszej wyjściowej, czyli do pozycji dziecka. Spokojny wdech i wydech, opuszczamy ciało do skłonu. Ponownie kręgosłup wydłużony. Tym razem przykładamy ręce na kręgosłup lędźwiowy i delikatnie go masujemy. Możemy sobie przesuwać dłonie po kręgosłupie lędźwiowym, delikatnie go uciskać, masować nadgarstkami, palcami, tak jak lubimy, tak jak nam jest dobrze. To ma być przyjemne. Cały czas spokojnie oddychamy. Dajemy sobie na koniec trochę miłości dla swojego ciała, dla swojego kręgosłupa. I powolutku opuszczamy dłonie wzdłuż ciała i zostajemy tutaj przez moment. Biorąc spokojny wdech i spokojny wydech. Powoli, nie śpiesząc się, podnosimy ciało do siedzenia na piętach. Dłonie możemy odłożyć na kolanach. Zamykamy oczy. I na kolejnym wdechu unosimy ręce, łączymy je. Na wydechu opuszczamy na wysokość serca. Namaste. Dziękuję Wam, kochani, za tę praktykę. Mam nadzieję, że spodobały Wam się nie tylko okoliczności, ale i same pozycje, które Wam zaproponowałam. I mam nadzieję, że rzeczywiście odczujecie ulgę po tych ćwiczeniach. Ściskam Was serdecznie, przesyłam buziaki i uściski. Do zobaczenia na kolejnych praktykach. Pa, pa!